Witam serdecznie, Luka z tej strony. Zapraszam, pokażę Wam mój prezent urodzinowy. Jest to koszulka i tam pisze tak: Wasza krew za naszą wolność. Pamiętajmy o bohaterach. Czemu tą koszulkę dzisiaj założyłem? To jest mój, po pierwsze, mój prezent urodzinowy, a druga sprawa. Jestem osobą, która jest patriotą. Może troszeczkę wyżej kamerkę. O. Jestem osobą, która jest patriotą i chciałem nagrać jeden materiał. Nagrywam z kamerki internetowej. Zobaczymy, jakiej jakości to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrej, w miarę dobrej jakości. To, więc zaczniemy tak. Przede wszystkim ja jestem patriotą, a nie jestem skinheadem. Jestem osobą, która kocha swój naród, kocha swoje dziedzictwo, wszystko, co jest polskie. Ale nie jestem skinheadem, nienawidzę skinheadstwa, nienawidzę faszyzmu i tego, co proponują ludzie. Dla mnie skinhead to jest osoba, która jest... Ale mam czerwoną twarz. Przepraszam Was, ale mam troszeczkę naświetlony. Jestem... inaczej powiem. Dla mnie skinhead to jest osoba, która jest totalnym głupkiem. Ogólnie nienawiść do segry arasy. A rasy czyjej? Niemieckiej? Bo przede wszystkim nie zapomnijcie, że faszyzm, nazizm był we Włoszech i w Niemczech. Kochanie swojego kraju, jednocześnie podporządkowanie się osobie, która była Austriakiem, czyli Adolfem Hitlerem. Właśnie. I to jest niewiedza historyczna. Bo nie zapomnijcie, że Hitler nie był Niemcem, tylko był Austriakiem, czyli pochodzenia austriackiego. I do takich rzeczy trzeba trochę zrozumieć. I właśnie, ja jestem patriotą, czyli kocham swój kraj, kocham swój naród. Wiem, że się nie udzielam politycznie, ale nie lubię po prostu polityki. I nie, ja chcę żyć w normalnym świecie, czyli w normalnym kraju. Czyli powiedzmy, że ja nigdy w życiu nie wyjadę za zarobkiem, bo uznaję, że po prostu jakoś sobie trzeba żyć, zdać radę w życiu. Trzeba dać radę i po prostu jakoś przeżyć to. Owszem, chciałbym zarabiać trochę więcej pieniążków, ale jest moim krajem Polska i jestem Polakiem i zawsze się będę czuł Polakiem. Ten materiał będzie nieobrobiony. Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał jakość materiału z kamerki internetowej. No właśnie, nagrywam teraz troszeczkę inaczej z kamerki internetowej. Zobaczymy, jaka jakość tego jest. Trzymajcie się. Jednocześnie dbajcie o kraj. Dbajcie o swój kraj, o nasz kraj przede wszystkim i bądźcie patriotą. Ta koszulka jest ze względu na to, że jestem Polakiem i kocham historię.
znak Polski walczącej, czyli Polski, która była, która walczyła w czasie powstania warszawskiego. To był znak powstańców warszawskich. Polska walcząca, w ogólnie Polska walcząca była znakiem walki przeciwko nazizmu. I ja jestem dumnym Polakiem, że mamy takich wspaniałych bohaterów, którzy oddawali za kraj, za ludzi życie. Przykład podam bardzo poważny na mnie serduszku zawsze będzie, a mianowicie ojciec Maksymiliana Maria Kolbe. Jest to patron nie dotąd, że mojej miejscowości, a jednocześnie mojej parafii. Jest bardzo dobrym, to jest taki bohater, że oddał własne życie w Oświęcimiu za osobę, która była obca mu. I był to Żyd. Człowiek pochodzący, człowiek, który był innego, innej jakby kultury, innego wyznania religijnego. I to była osoba, która potrafiła dużo zrobić. Na przykład święty Maksymilian nauczał w Chinach chyba, o ile pamiętam, w Azji. Przede wszystkim w Azji, w Chinach chyba i w Japonii, o ile pamiętam. Tam otworzył placówkę. Polecam. No, takich bohaterów. Bohaterowie Powstania Warszawskiego. Ile tam osób zginęło, ile oni się ma, ile osób tam zginęło. Żołnierze Armii Krajowej, którzy po wojnie zostali praktycznie spacyfikowani. Wszyscy, bardzo mnie to bolało, jak to znaczy bardzo boli to, że niestety nasi sojusznicy w czasie wojny troszeczkę, raczej dokładnie Anglia i Francja podporządkowali się ZSZR. Byśmy mieli troszeczkę lepiej. W sumie też to było tak, że właśnie chwała żołnierzom wyklętym, czyli chwała osobom, które były w Armii Krajowej. Wykręci żołnierze to są osoby, które po prostu zostały zgładzone po wojnie. Nie tylko, którzy walczyli o wolność do samego końca, czyli do 1990 roku, kiedy po raz pierwszy były częściowo wolne wybory. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę, do usłyszenia. Bardzo cieszę się, że to nagrałem. Ten film nie będzie ani monetaryzowany, czyli nie będzie na niego brał pieniążków, bo uważam, że swojego kraju nie sprzedaję. Nie jestem człowiekiem, który jest swoje poglądy nie sprzedaje, więc trzeba po prostu, dla mnie to jest. A przy okazji chciałem powiedzieć o moich poglądach. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę.